Siema ludzie, tu Ozdóbka. Dlaczego jestem tak dziwnie ubrany? Bo mogę, bo chcę, bo jest mi dane mieć wyjebane. Dlaczego tak powiem? Bo mogę. Dlaczego mogę? Bo się urodziłem, kiedyś umrę, dostałem życie i mogę je wykorzystać jak mi się tylko chce. Słuchajcie, prawda jest taka, że jakiś rok czasu temu wpadłem na pomysł, bo zobaczyłem, że jest coraz więcej hejtu w internecie. Niektórych to rani, niektórym jest przykro, niektórzy mają na to wyjebane, jest różnie. Mi jest dane mieć wyjebane. Dlaczego? Ja, mając 20 lat, zginąłbym w wypadku samochodowym, od tamtej pory podchodzę inaczej do życia. Spełniam sobie swoje marzenia, cieszę się każdą chwilą, robię wszystko, żeby być szczęśliwy, żeby to życie wkoło mnie było taką moją bajką, żeby było cudownie. Każdy kurwa chce mnie wyciągnąć z tej bajki, żebym wszedł z powrotem do systemu. Fuck off! Jest mi dane mieć wyjebane. Dlatego wymyśliłem rok temu akcję. Otworzyłem dwa kanały, w sumie trzy na internecie. Bad Boys Pro Team, czyli wszystko dla kobiet związane z moją grupą Bad Boys i z moimi tancerzami. Dawid Ozdoba, gdzie jest moja muzyka, tak, moja muzyka. Ktoś powie, o, disco polo, disco. Jest mi dane, jest wyjebane, czyli beka z hejta. Słuchajcie, tam jest, są moje utwory, tam jest moje życie, tam jest różne takie pierdoły. No i kanał Oj Tam, Oj Tam. Z Jacobem otworzyliśmy. Jacob jeszcze wtedy nie był znany. Teraz troszeczkę jest inaczej. Bo można w życiu wszystko, tylko umysł nas blokuje. Najczęściej walczymy sami ze sobą, ale to co innego. Czekajcie, zgubiłem się. No dobra, mamy trzy kanały. Otworzyłem je po to, bo postanowiłem zrobić akcję beka z hejta. Beka z hejta. Beka z hejta. Beka, kurwa, z hejta. Dlaczego? Kurwa z hejta. Dlaczego? Kurwa z hejta. Dlaczego postanowiłem zrobić taką akcję? Bo stwierdziłem, że nie ma sensu walczyć z hejtem. Bo ja powiem, że podoba mi się czarna klawiatura, a to ludzie, którzy lubią białą, to powiedzą, że jestem starym, głupim pedałem, że wybrałem akurat czarną. Jak powiem, że lubię białe myszki, to powiedzą, że jestem pedałem, albo że coś innego wymyślą, jakieś tam słowo wulgarne, bo mam białą pedalską myszkę. No nie wiem, wymyślą cokolwiek, cokolwiek. Więc stwierdziłem, że nie ma co walczyć, a wręcz przeciwnie. Będę szukał ludzi. Beka z hejta polega na tym, że szukam ludzi, którzy mają mega pozytywnie popierdolone w głowie i są mega pozytywni, robią co im się chce, wychodzą z systemu. Są inni, wyjątkowi, nazywajcie to jak chcecie. Zbieram takich ludzi i ja mam na razie swoje trzy kanały z Jacobem. I teraz zbieram następnych ludzi. Poznałem teraz akrobatów na kółkach. Mega pozytywnie popierdoleni ludzie. Jak zobaczyłem ich pasję, to jak zobaczycie ich kanały, to w ogóle będzie, no będzie zajebiście, nie? I teraz tak, pozytywni ludzie będą dawali nam plusy i będą się cieszyli z życia. I zajebiście, zajebiście, zajebiście. Zobaczcie, uszczęśliwiamy ludzi, którzy chcą to oglądać i dają poluszki. I uszczęśliwiamy tych hejtów, którzy dają poluszki w dół. Czyli dajemy im możliwość wyładowania się na naszych filmach. Czad. Uszczęśliwiamy wszystkich. Dajemy uśmiech. Kurwa, dajemy uśmiech ludziom. Ale czad ludziom. Ale ludziom. Ale czad. Mój nowy kawałek w ogóle uśmiechu czas się nazywa. Nagrałem sobie Teledysk na Zanzibarze. Kolejne marzenie. Więc pamiętajcie, beka z hejta. Jak ktoś chce, może dołączyć. Jak ktoś nie chce, to nie musi. No słuchajcie, do tej akcji. Każdy ma swoje życie, swoje wybory. Niech robi co chce. My sobie będziemy robili to. Więc słuchajcie, zgłaszajcie się, jak macie popieprzone pomysły, połączymy to, jedni pomogą drugim, jedni kanały pójdą tu, ci pójdą tu, ci pójdą tu, ręka rękę myje. Bad Boysi będą w kuchni gotowali, już zrobiliśmy z Majkiem. Będziemy mieli teleekspert, czyli będziemy oglądali, będziemy hejtowali samych siebie, czyli Jacob będzie hejtował samego siebie, będzie oglądał go i będzie hejtował, ja też by tam pociski robił. Więc pamiętajcie, beka z hejta. Więc pamiętajcie, beka z hejta. Beka z hejta. Więc pamiętajcie, beka z hejta. I oj tam TV, Bad Boys Pro Team oraz, 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 oraz,
oraz... I mój kurwa kanał, tak, Dawid Ozdoba. No, zapraszam. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, jak musiałem mieć bekę przez rok czasu, jak brałem mięso, rzucałem, w cudzysłowie mięso, na Facebooka, a te hieny dopadały. I kurwa hejtowała, my bekę kręciliśmy. Cały czas beka. Przez rok czasu, co robiliśmy? Mieliśmy bekę, zrobiliśmy teledysłonię, to biorą na poważnie. Kurwa, poważnie bierzecie to na poważnie? Czy jest zbyt fajne, zbyt zajebiste, żeby skupiać się na poprzednich hejtach i pisanie na kogoś, bo... A dobra, to my wam damy. Będziecie mogli, hejtując, sprawić, że wasze życie nabierze barw dzięki naszemu życiu. Będziecie mogli się wyżyć. Czad. Normalnie powinien kazać tak. Pokazuję tak teraz, bo będę się cieszył, bo będą ludzie dawali tak, a jak będą dawali tak, to jeszcze lepiej, czyli beka z hejta działa. Beka z hejta działa. Beka z hejta działa. Kurwa kozak, wymyśliłem genialne. Perpetuum mobile, cokolwiek zrobią i tak będziemy zarabiali, bo będziemy mieli swój kanał, będziemy promowali innych, będą nas hejtowali, będą nam nakręcali bieg. Nie będą nas hejtowali, to zajebiście, będzie dużo pozytywnych. Ja pierdolę. Ale jestem zdolny. Beka z hejta. Mały biceps? Duży biceps? Cokolwiek napiszesz i tak beka z hejta. Yo, man.